Witam serdecznie. Dziękuję za ten wstęp. Nie wiem, jak długo mam opowiadać, bo jest kilka ważnych rzeczy na poruszu. To jest tak, że nie wiem, czy te pytania są we właściwy sposób postawione, dlatego że to nie jest tak, kto jest lepszy, bo generalnie różnica polega na tym, że inwestor prywatny bierze ryzyko samemu. To znaczy, jeżeli inwestuje, jest w stresie. A jeżeli mamy inwestycję publiczną, to my wszyscy ponosimy. No chyba, że ktoś uratuje inwestora prywatnego. Wie pan, to się raczej rzadko zdarza, ale nie mówię, że się nie zdarza, ale zwykle inwestor prywatny sam ryzykuje własnym kapitałem i część inwestycji się nie udaje. Tylko o tych nieudanych inwestycjach nie wiemy, no bo to nie jest przedmiot chwalenia się tym, który się nie udało. A inwestycje publiczne są tymi, gdzie ryzyko ponosi państwo, czyli wszyscy podatnicy. Teraz nie jest pytanie, kto mu lepiej, tylko pytanie jest takie, czy są takie obszary, gdzie prywatny sektor nie jest skłonny inwestować, bo prywatny sektor nie sprawdza się w danych warunkach. I bez wątpienia takie obszary są. Ja podejście takie, że inwestycje publiczne powinny być na zasadzie uzupełnienia tych miejsc, w których inwestycje prywatne z jakichś powodów nie mogą być zrealizowane. I ten katalog trzeba sobie wyliczyć. No i to nie jest takie proste, bo już możemy o tym dyskutować. Drogi są dobrym przykładem, dlatego że POS nie udało się za bardzo przez ostatnie 20 lat wybudować dróg prywatnych. Jedną chyba, którą się w końcu udało, to była firma Kulczyka. Ale pamiętam, kilkanaście lat po tym, jak otrzymała koncesję. Tak, jednak wszystkie pozostałe inwestycje powstały z środków publicznych, ale uwaga, one też są współfinansowane z środków unijnych. Teraz jak zadamy sobie pytanie, dlaczego sektor prywatny nie chce wchodzić w tego typu inwestycje, zwykle, to wynika z tego, że ta stopa zwrotu jest bardzo odłożona w czasie. Czyli dzisiaj wkładamy relatywnie duże pieniądze, a zysk z tych inwestycji jest bardzo duży w czasie. I w związku z tym, jeżeli firma ma 100 milionów złotych, czy tam miliard, włącznie z kredytem, no to woli wybrać inwestycje, które daje im szybszą, pewniejszą stopę zwrotu. No i to jest, wydaje mi się, klucz problemu, czyli są obszary, w których w tym momencie sektor prywatny z jakichś powodów nie będzie się inwestować, ale tych obszarów wcale nie jest tak strasznie dużo. I ważne jest tylko to, aby to we właściwy sposób uporządkować, czyli gdzie sektor prywatny, a gdzie sektor publiczny. Jest też drugi obszar, na przykład energia prywatowa. No, trzeba olbrzymie pieniądze złożyć, zanim będą efekty i też to nie znaczy, że w ogóle sektora prywatnego tam w tych inwestycjach nie ma być, ale prawdopodobnie zlecającą w Polsce będzie państwo i tak się dzieje w wielu innych państwach świata. Czyli to nie jest tak, że inwestycje publiczne w ogóle nie mają sensu, tylko moim zdaniem one powinny być w ograniczonym zakresie. I żeby dać przykład złych inwestycji, które już mają miejsce w Polsce, i wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgodzą, chyba że nie, to byłoby ciekawe. No, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Trójmieście jest pomysł zbudowania drugiego lotniska. Trójmiasto, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynia, ma lotnisko Wybiechowo, które zostało wybudowane port lotniczy, który jest generalnie kopem Wrocławskiego. Bardzo podobny, ten sam architekt. I obok, w tak zwanych Babich Dołach w Gdyni, prezydent Gdyni chce robić drugie lotnisko dla tani gminy, przypomnę, tani gminy są obsługiwane są również przez lotnisko Wybiechowy. No i pytanie jest tylko takie, czy ta inwestycja jest sensowna. Moim zdaniem żaden prywatny inwestor tego typu decyzji by nie podjął. Niestety ten publiczny tego typu decyzje prawdopodobnie podejmie. Nie chcę teraz wchodzić w dyskusję o to, czy w Lublinie jest potrzebne lotnisko. Lublin, przypomnę, jest 180 km od Warszawy. I tak dalej, i tak dalej. Teraz każde miasto w Polsce chce mieć lotnisko. No i pytanie, czy to są najbardziej optymalnie wydane pieniądze samorządu. I to nie ma tutaj nepotyzmu, tak? To trudno by udowodnić, że ktoś ma złe intencje, tylko pytanie jest takie, jaka będzie z tego stopa zwrotu, prawda? I czy to najbardziej optymalne wykorzystanie tych środków. Żaden sektor prywatny tego typu decyzji, moim zdaniem, by nie podjął. No i trzecią rzecz, którą chyba wszyscy lubimy, ten temat, to są stadiony, prawda? Budowaliśmy, a teraz trzeba utrzymać. To jest, na szczęście one są na utrzymaniu samorządu, jakby utrzymanie tych stadionów boli, w związku z tym szuka rozwiązań w taki sposób, żeby doprowadzić do tego, żeby nie były deficytowe. Niemniej jednak, jeżeli dyskusja na przykład już o stadionie narodowym, to mało kto się interesuje, no tylko państwo wyrzuci, te pieniądze są już mało. My w Polsce na szczęście nie jesteśmy na etapie, w którym znalazła się Hiszpania i tych błędnych inwestycji może nie zostać dużo, bo mamy całą masę podstawowych, że tak powiem, inwestycji do zrealizowania.
Trzeba mieć świadomość tego, że przy pewnym skali zawsze istnieje ryzyko, że ten sektor publiczny nie do końca racjonalnie może te pieniądze wydać. I ważne, żeby to we właściwym miejscu postawić totalne i powiedzieć, co ewidentnie lepiej byłoby realizowane przez prywatne, a co w których obszarach jest lepsze zaangażowanie sektora publicznego. Ja może skończę, bo debata nie wybiła i oddaję głos panu redaktorowi.